Koniec lata 1942 roku. Druga wojna światowa wkracza w czwarty rok. Armie Hitlera okupują niemal całą Europę i północną Afrykę. W Rosji trwa druga wielka letnia ofensywa. Jej cel – Morze Kaspijskie i kaukaskie pola naftowe. Szósta armia generała Paulusa zbliża się szybkim marszem do miasta nad Wołgą, w którym rozegra się najokrutniejsza bitwa stulecia. Miastem tym jest Stalingrad. Stalingrad. Występują scenariusz muzyka zdjęcia reżyseria. Włochy, Porto Cervo, sierpień 1942 roku. Pierre jest atu. Tak jest, poruczniku. Byle naprzód, Rollo. Ciepłe, smakuje jak siki. Znowu siedzisz na słońcu. Roztopię się. Już dobrze. Siadaj, Rollo. Przepraszam, poruczniku. Powinieneś wyjść w piki, a nie w kiery. Graj w piki. Byle do przodu. Wytrzesz mi plecy? Gruby, dawaj te wielbłądzie szczyny. To prezent od Muftiego. Za dychę załatwię ci butelkę. Za dychę kupię palmę i posadzę ci ją na głowie. I tak macie lepsze karty, a ja jestem napalony. Mówiłem, żeby go zostawić w szpitalu. Czasami myślę, że to ty oberwałeś w głowę, a nie on. To jego ostatni dzień. Niech ma coś z życia. Jego żonka się zdziwi, kiedy wróci. Lekarz zabronił mu pić. Co tam? I tak będzie miał kaca. Która godzina? Po pierwszej. Skoczymy na panienki, poruczniku? Oj, by się chciało. A co z prezentem dla żony? Raz, dwa, coś kupimy. Cholera, apel batalionu. Pomóż mi z porucznikiem. Przeklęty apel. Ostrożnie. Nic nie widzę.
Gruby, co to za gówniony zegarek? Wodoszczelny do 30 metrów, ale trzeba go nakręcać. Podnieśmy go. Bierz wózek. Gdzie moja bluza? Kto ma moją bluzę? Żołnierze, mówię do was w imieniu Führera. Odnieśliście wielkie sukcesy w Afryce. To wasza zasługa, że Anglicy wycofali się do Nilu. Decydującą rolę odegrali żołnierze z oddziałów szturmowych. Wybrano was, bo jesteście najlepsi. Nie zapominajcie o tym. Teraz czekają was nowe zadania. Jednak zanim zaczniecie tworzyć trzon nowej elity w ojczyźnie, otrzymacie od Führera odznaczenia za ciężką i zwycięską walkę pod El Alamein. Żołnierze, oto nowy dowódca pierwszego plutonu drugiej kompanii. Porucznik von Witzland, do mnie. Wybrani do odznaczenia, występ. Batalion, baczność. Tak trzymać. Poruczniku von Witzland, proszę odznaczyć swoich ludzi. Jakie macie usprawiedliwienie na swoje spóźnienie, kapralu? Wizyta w lazarecie u pańskiego poprzednika, panie poruczniku. Bohaterowie się nie spóźniają. Proszę to sobie zapamiętać na przyszłość. Plutonowy, zamierzacie przyjąć odznaczenie Führera w tak niechlujnym stroju? Tak jest, panie poruczniku. Odznaka zostaje cofnięta. Batalion, spocznij. Do szeregu. Za pół godziny macie być gotowi do wymarszu. Batalion, rozejść się. Nie odchodźcie. Zabierzcie mnie. Ruszać się. Viola. Co jest, gruby, zakochałeś się?
Wrócę do ciebie. Najdroższa Klaro, Rosja. Dzieli nas 2000 kilometrów. To wielka odległość. Przez pewien czas twoje listy nie będą do mnie docierały. Możesz pisać, ale przyjdą z dużym opóźnieniem. Wiem, że będzie ci ciężko. Wolałabyś, żebym siedział teraz w skórzanym fotelu w biurze twojego ojca, zamiast w wagonie towarowym. Wybacz mi i spróbuj zrozumieć moją radość. Niepewność ostatnich miesięcy zniknęła. Moje życie nabrało sensu. Mam cel. Wiesz, jakie miałem rozterki. Wszystko wydawało się nieważne, ale z każdym metrem bliżej frontu moja melancholia znika, a uczucia, na które nie zasługiwałem, zwłaszcza miłość do ciebie, znów mnie rozpalają. Żebyś mnie teraz widziała pośród naszych dzielnych żołnierzy, moich podwładnych, których już teraz kocham. Bo wiem, że tylko ciężką pracą zyskam ich szacunek. Jednak nie wytrzymałabyś z nami w tym smrodzie. Co ty, nie umiesz liczyć? Czego to walisz dziesiątkę? Daj spokój. Lupo grał lepiej od ciebie. Na początku każdy przegrywa. Rolo nie ma ze mną szans. No to się wścieka. To jest moje. Nie ruszać. Nie umiesz mówić normalnie? Wie ktoś, dokąd jedziemy? Co powiecie na Stalingrad? Świetnie, skopiemy ruskim tyłki i zdobędziemy miasto w 3 dni. Zdrowie. Zrób głupią minę. Dzięki. Gdybym nie wiedział, że jedziemy, pomyślałbym, że od 10 godzin stoimy w tym samym miejscu. Rosja to rozległy kraj. Po wojnie każdy dostanie, co chce. Ja już zamówiłem 10 babek i 100 hektarów. Tutaj nie chciałbym nawet za darmo. To zostań w swojej dziurze. Popatrzcie, już na nas pracują. Jak jest szybciej po rusku? Wystarczy, żebyś mówił: dawaj, ruki w wierch. Adolf wybuduje mi autostradę do samego Charkowa. Ten kraj aż się prosi o ciężarówki. Wystarczy, Rajzo. Miło, że pan porucznik siedzi z nami na słomie. Wolno o coś zapytać? Proszę. Pierwszy raz na froncie? Każdy kiedyś musi zacząć. No to miłej zabawy. Założę się, że ja przeżyję wojnę, a pan nie. O co zakład? Z panem? O 2 skrzynki wody. Stoi. A jak ci zapłaci, jeśli zginie?
Pięknie. A to jeszcze nie Stalingrad. Jazda, ruszać się. Wstawaj, ruska świnio. Jazda, ruszać się. Dajcie mu wstać. Wstawaj. Jazda. Panie kapitanie, muszę zaprotestować przeciwko zachowaniu pańskich ludzi. A niech pan protestuje. Najlepiej od razu do Führera. Tutaj, panie poruczniku. Porucznik von Witzland, 336 Batalion Szturmowy, 2. Kompania, 1. Pluton. Witamy w Stalingradzie. Mamy wreszcie wszystkich specjalistów. Sierżant Pfluger ze 179 Batalionu. Właśnie wrócił z Woronerza. Cieszę się, że przybyliście, panie poruczniku. Nauczymy ruskich pływać w Wołdze. Papierosa? Chcę zameldować o incydencie na platformie załadunkowej. Słyszałem. Musi pan bardzo lubić Rosjan. Proszę o tym zapomnieć. Po mszy wydać żołnierzom amunicję i granaty i zrobić odprawę dowódców. Pański wuj jest moim przyjacielem. Prosił, żebym się panem zajął. Bóg z nami to napis, jaki widnieje na klamrach pasów niemieckich żołnierzy. Rzeczywiście. Nie ma piękniejszego zadania niż obrona naszych zachodnich chrześcijańskich wartości przed wschodnim bolszewizmem. Dlatego niemiecki żołnierz, w przeciwieństwie do bolszewika, u którego na klamrze pasa nie ma miejsca dla Boga, nie jest sam. Nawet w głębi terytorium wroga. Miller, jazda. Tak jest. Za mną. Zwariowali? Strzelają do swoich. Przeklęta artyleria. Kryć się. Banda idiotów. Chłopcy, zachować ciszę i za mną. Hey,
Musimy zdobyć tę halę. Pierwszym celem jest ruski CKM po prawej. Gdzie walnie nasza 88, tam po ruskich. Widać coś, kapitanie? To podejrzane. Jesteśmy przy Fridzie 20. Wstrzymać ogień. Powtarzam, wstrzymać ogień. Gdzie jest 5 dział szturmowych? Na razie nic nie widać. Rozkaz, panie majorze. Aż po cel numer 2 wszystko wolne. Strzelać tylko na mój rozkaz i zachować ciszę. Zrozumiano? Naprzód. Za mną. Cholera. Feldman, ty głąbie. Nic nie poradzę. Teraz Iwan wie, gdzie jesteśmy. Przepraszam. Cholera. Dziadek Erwin. Nic nie poradzisz, nie żyje. Mówił, że są lepsze od naszych. Nie zawodzą. Głowa do góry. Rozwal nim paru ruskich. Wykurzyć ich. Kryć się. Zająć lej. Uwaga na zbiorniki z benzyną. Szybciej. Walą coraz bliżej. Naprzód. Nie chcę, nie wyjdę. Ruszaj się, weź się w garść. Weź jego nieśmiertelnik i chodź. Jak nie pójdziesz, zostaniesz bez pomocy. Chcesz, to gin. Dalej, nie zatrzymywać się. Uprzedzałem cię, głupcze.
Nie damy rady, kapitanie. To niemożliwe. Nie ma rzeczy niemożliwych. Świece dymne. Trzeba zdjąć ten karabin. Ma rację, nie przejdziemy. Feldman, możecie się zrehabilitować. Chcecie, żeby wasza żona była dumna, jak wrócicie do domu? Ja pójdę. Nie, ja pójdę. Nie zawiodę pana. Wiem. Będziemy cię osłaniać. Biegiem. Inaczej nie dalibyśmy rady. Feldman był nam to winien. Naprzód. Pokażemy im. Flüger na lewo. Wittland na prawo. Musimy zdobyć tę halę. Naprzód. Za mną. Osłaniaj nas. Strzelaj do wszystkiego, co się rusza. Idziemy, gruby. Dieter? Zastrzeliłem go. Na co czekasz? Strzelaj. Ręce do góry. No już. Zastrzeliłem kumpla. Zabiłem go. Nie zasługuję, żeby żyć. Trudno, zamknij się. Też mi się zdarzyło. To normalne. Gdyby był Ruskiem, już byś nie żył. Mamo, wybacz, że cię opuszczam. Mamo, zostań. Co mam zrobić? Żebyśmy zostali razem. My z tobą stanie się. Dom. Jeniu. Flüger, wracaj. Osłaniaj nas. Dajcie beczkę z benzyną. Jak się uda, zbiórka w punkcie kontrolnym o 18 czasu niemieckiego. Potrzebuję dwóch ochotników. Tutaj, kapitanie. Pchamy na trzy. Dostanę za to krzyż żelazny. Będzie ci pasował do trumny. Kryć się. Cholera, matka nie przeżyje, jeśli nie wrócę. Krzyż żelazny. Na co czekacie? Chcecie jeszcze stracić 300 ludzi? Jazda naprzód. Zabezpieczyć wyjścia. Stać. Ani kroku. Ręce do góry.
Zesrałem się w gacie. Nie ty jeden. Chciałem dotrzeć do Wołgi, do pewnego miejsca koło miasta, które przypadkiem nosi imię Stalina. Przemówienie Adolfa Hitlera, 8 listopada 1942 roku. Ale to nie główny powód natarcia. Tamtędy przechodzi transport 30 milionów ton towarów i 9 milionów ton ropy. Pszenicy z Ukrainy i Kubania na północ, a także rudy manganu. To jest wielkie centrum przeładunkowe i to właśnie chciałem zdobyć. Jesteśmy skromni, ale przyznam się wam, że już je zdobyliśmy. Zostało zaledwie kilka miejsc oporu. Ktoś zapyta, dlaczego nie walczymy szybciej? Bo nie chcę drugiego Verdun. Dlatego właśnie używam małych oddziałów bojowych. Czas nie gra roli. Najważniejsze, że żaden statek nie popłynie już w górę Wołgi. Trzeba uważać na ruskich. Małe oddziały bojowe. Co? Jest nas 62. Do twojej kolekcji. A było nas 400. No powiedz wszystkim. Podniesiesz nastroje. Przynajmniej mamy piecyk. Cholerne jąkanie po każdym ataku. Lepiej się jąkać, niż gryźć ziemię. Racja. Gratulacje. Nadal żyjesz. Zapal sobie. Nie muszę sobie dodawać odwagi, dupek. O czym myślisz? O niczym. Jeśli zaczniesz tu myśleć, zwariujesz. Gruby, napij się. Masz wyłącznik za uchem. Przekręcasz i już nie myślisz. Przepraszam. Ciesz się, że możesz płakać. Każdy silnik potrzebuje oleju. Jak się nazywasz? Müller. Mamy ich dużo. Przynajmniej do następnego ataku. Ty jesteś groźny, Müller. GM. W porządku, GM? Thank you.
Co jest? Ruscy chcieli zabrać rannych, więc otworzyłem ogień. Oni robią to samo. Cisza. Kto zna rosyjski? Ja, panie poruczniku. Niech pan spyta, czy przerwą ogień, żeby zabrać rannych. To zabronione. Kapitan nigdy by na to nie pozwolił. Zamknij się, Müller. Powiedziałem tylko, jak jest zazwyczaj. Tutaj nikogo to nie interesuje. Zapytaj, Volk. To rozkaz. Nasz porucznik pyta, czy chcecie zabrać rannych. Tak, ale musicie wyjść pierwsi. My musimy wyjść pierwsi. Ja nie wyjdę. Ja też. Emi Holz? Tak. Przekaż, żeby wstrzymano ogień. Niech przyślą sanitariuszy. Ból tu pszczoła jeden. Wstrzymać ogień. Potrzebni sanitariusze. Idę z panem. Ty zostań. Wyglądasz jak mój syn. Ile ma lat? Trzy. To ja, Kola. Aliosza, będzie dobrze. Wytrzymaj, zabierzemy cię. Co robisz? Ja ci pomogę. Pomogę ci, tylko nie umieraj. Świnie. Osłaniać ich. Strzelać w okna. Cholera. Uwaga, granat. Nie strzelać. Wstrzymać ogień. Ej,
Dostanie pan za to krzyż żelazny, poruczniku. Który otworzył ogień? Kto strzelał? Spokój, chłopcze. Rosjanie chcieli zaatakować. Sam widziałem. Dlatego zacząłem strzelać. Nie chrzan. Mówi prawdę. Pójdziesz pod sąd wojenny. Dobrze, a ja opowiem o zakazanych kontaktach z wrogiem. Niepotrzebny nam sąd. Wyślijmy tego gnojka ruskim. Trafisz do gazet, do nekrologów. Wstawaj. Gdzie moje przybory do golenia? Kto zabrał moje przybory do golenia? I tak jesteś piękny. Powinieneś trafić na okładkę naszej armii. Żarcie. Fałszywy alarm. Strzelali do pojemników z żarciem. O, poczta, dawaj. Reiser? Co dziś ugotowali? Dla pana, panie poruczniku. Znowu ta końska breja. Niech sami to żrą. Przestań marudzić. Masz. Wiem, jesteśmy niemieckimi bestiami, które napadły na Rosję. Rolo, mam coś dla ciebie. Nie dostałeś listu? Znowu pisze, że urodziła chłopaka. Pisała już poprzednio. Ale ani słowa o krowie, która miała się ocielić. Nigdy nie była najbystrzejsza. Za to była najmniejsza. Metr w kapeluszu. Ale jest kochana. Gdybym tylko wiedział, czy krowie nic nie jest. Cholera, ktoś nam podkrada jaja z kurnika. Powinni powiesić złodzieja. I kto to mówi? Ty okradasz ruskie trupy. To nie to samo. Tu jest wojna, a tam pokój. Mam też list dla ciebie. Dupek. Od żony? Tak, pilnuje mebli w domu. Schalke wygrało z Hanowerem 3-1. Alemania znowu przegrała. O tym jest w liście? Tak. Po wojnie zostanę środkowym bremem. Rozegrałem już trudny mecz. Piłka nożna jest do kitu. Ja mam w domu kajak, dwuosobowy. Stara wiosnuje, a ja podziwiam krajobrazy. Wieczorem jest zmęczona i spokojna.
U mnie też. Ja też mam. Hasen oder Kanickel? Balsie. Wielkie. Blocha, gwoździe. Źle, gwoździe. Schlecht. Ocień. Bardzo holodno. Zimno. Viel kalt. Rosyjska Lada. Zima. Eta ruska zima. Daj. Daj, ja zrobię. Jestem szewcem, jak ojciec i dziadek. Cisza. Jak jest po rusku cisza? Przecież ładnie śpiewają, daj spokój. Makowiec. Hey, Rolo. Rolo? Mein Opa Bi. Dziadek przysłał mi pszczeli wosk na reumatyzm. Złe wieści z domu? Atak bombowy? Można tak to nazwać. Kiedy ja tu nadstawiam dupy, moja żona puszcza się z Francuzem. I to z jeńcem wojennym. Przecież to zakazane. Skąd wiesz? To pewnie tylko plotki. Sama mi napisała. Zanim to zrobi teściowa. Pokonaliśmy Francuzów w 6 tygodni. Teraz ma Pietra. Ruscy mi za to zapłacą. Przecież to Francuz. Nieważne. Co się stało? Nic, zamknij się. Żona go zdradza. Nikomu nie mów. Odwal się. I tak wszyscy są przeciwko mnie, zwłaszcza pan, poruczniku. Uważa mnie pan za chama. Uspokój się. Niech mnie pan zostawi. Jesteś najlepszy. Bez ciebie dawno byśmy zginęli. Wtedy wygrałbyś zakład. Releder, Weiser, tutaj. Za mną, panie poruczniku. Zabezpieczyć drzwi. Ruscy są wszędzie. Musimy tam zejść, bo nas odepną. Reiser, tutaj. Łączność przerwana. Przykować miotacze ognia i na dół. Mamy iść sami? Pójdziemy za wami i Jemi Holcem. Wilk, tak jest? Zostań na górze. Jak nie wrócimy za 2 godziny, przebijecie się. 7 niemieckiego czasu. Tak jest. Jestem tylko łącznościowcem. Ja też mogę iść? Po co? Może przyniesie nam szczęście. Dobra, Jemi Holc?
Haga? Nikogo nie widać. Panie poruczniku? Ręce do góry. Wstawaj. Nasi są dookoła. Jak krzyknę, zginiesz. Ty też. Mów poprawniej, bo nikt nie zrozumie. Nie żyje? Tak. Jesteście mistrzami w zabijaniu. Milcz, bo cię zastrzelę. Wtedy zginiesz i nigdy stąd nie wyjdziesz. Chodź. To zły kierunek. Nie próbuj. Zawrzyjmy pokój. Doprowadzę cię do twoich, a ty mnie puścisz. Dlaczego mam ci zaufać? Mogłam cię zabić. Tym? Tak. Stój. Co masz w drugim bucie? Moja łóżka. Łyżkę. Też pan ją chce, poruczniku? Skąd znasz niemiecki? W porządku, daję ci oficerskie słowo, że jeśli mnie wyprowadzisz, puszczę cię wolno. Idź przodem. Oczywiście. Powoli. Panie poruczniku? Wszystko w porządku? Musimy iść dalej. Dzięki, Reiser. Nigdy ci tego nie zapomnę.
Josef Michols. Gdzie Michols? Ubezpieczajcie tyły. Ratunku. Moja noga. Zamknij się. Zaknęblujcie go. Milcz. Z nogą w porządku. Szybciej, wynośmy się stąd. Naprzód. Byli tu Niemcy? Tak, poszli tędy. Masz dziewczynko. Dziękuję, wujku. Bierz maleńka. Jedźcie. Zobaczcie, to chleb. Sanitariusz? Co to za chleb? Kto opatruje rannych? Ruscy się gdzieś przebili, może u tych cholernych Rumunów. Zabierzcie mnie stąd. Leż, wezmę lekarza. Moja noga, zabierzcie mnie. Gdzie lekarz? Nie wiem. Potrzebujemy lekarza. Doktorze? Nie jestem lekarzem. Jazda biegiem do roboty. Opuść broń, Reiser. Na to wykitować jak inni? Zaczynaj. Nie jestem lekarzem. Ani słowa więcej. Milcz. Jazda. Edgar jest lekarz. Pomóż mi. Opuść broń. Panie kapitanie, zaraz to wyjaśnię. Nie ma potrzeby. Wróciliśmy z frontu. Nasz kolega, milczeć. Gdzie byłeś, Schröder? Moja torba i kurtka. Żądam raportu o tym incydencie. Wird sofort erledigt. Tak jest. Es tot. Nie żyje. Das darf doch nicht wahr sein. Nie wierzę. Mam gdzieś taką wojnę. Jesteście aresztowani. Oddać broń.
Was wird denn jetzt mit uns? Co z nami będzie? Das wollte ich nicht. Nie chciałem tego. Hauptmann? Panie kapitanie, żądam rozmowy z generałem. Uważa się pan za kogoś wyjątkowego? Dobrze, to pańskie prawo. Cholerny miłośniku ruskich. Wyprowadzić. Panowie, mówiąc dosadnie, jesteśmy w dupie. Przedwczoraj Rosjanie przedarli się na północy przez rumuńskie linie w pobliżu Kleckoje. Mimo początkowego sukcesu 29. Dywizji Piechoty, udało się im także na południu, gdzie zniszczyli 54. Dywizję. Dziś spróbują zamknąć okrążenie koło Kalacza. Wtedy znajdziemy się w pułapce. Niech pan pali spokojnie, Pfluger. Proszę o pomoc. W szpitalu aresztowano moich ludzi. Jeden był ranny. Reiser się uniósł i zastraszył lekarzy. To ma być raport? Zostaliśmy otoczeni, jak cała szósta armia. Niech pan się weźmie w garść. Decydujemy o losie całej armii, a pan płacze nad kilkoma osobami? Niech pan coś zrobi. Wierzyli w pana i walczyli. Czy jesteśmy tylko chorągiewkami na mapie? Przepraszam, panie generale. O co chodzi? O incydent w szpitalu. Każę wyprowadzić tego porucznika. W szpitalu próbowali wymusić pierwszeństwo dla rannego kolegi, który potem zmarł. Czy to młody Witzland? Pakował się pan w niezłą historię. Staniemy przed sądem polowym? Nie ujdzie to panu na sucho. Batalion karny, grudzień 1942 roku, 4 tygodnie po otoczeniu 6 armii. To? Otto! Masz. Nauczysz się po wojnie. Dlaczego droga wciąż nie gotowa? Spójrz na te blachy. Podobają ci się rolo? Może pozwoli ci dotknąć. Ty nas w to wpakowałeś. Dosyć. Oszczędzajcie siły na front. Tam potrzebują wszystkich. Na ciężarówkę. Jazda. Ruszać się. Ty też. Ale ja... Milczeć. To rozkaz. Ponieważ jest Boże Narodzenie, każdy dostanie kromkę chleba, ale tylko jeśli ładnie poprosi. Niech pan powie ładnie, proszę, były poruczniku. Panie poruczniku. Proszę. Wesołych świąt. Wysiadać. To szaleństwo. Nie dotrą nawet na front. Wysiadać, bo strzelam. Jazda, strzelaj. Wszystko mi jedno. Zostaw. Ruscy dokończą dzieła. Co się dzieje?
Jestem wohl wahnsinnig, hä? Co ty wyprawiasz? Ten człowiek chciał się wymigać. Zejdź mi z oczu. To misja samobójcza, ja odpadam. Jazda do domu. Dłużej nie wytrzymam. Spokój, żołnierze. Mamy dość milczenia. Zastrzelcie nas wszystkich. Cisza. Słuchajcie. Wczoraj Ruscy próbowali wyprzeć nas z Marynówki. Krzyż rycerski. Mimo ciężkich strat utrzymaliśmy pozycję. Idiota. Rosjanie na pewno ponowią atak. Bez waszej pomocy nie utrzymamy pozycji. Dlaczego jest taka ważna? Z Marynówki najłatwiej przebijemy się do dywizji pancernej generała Hota, oddalonej o kilka kilometrów. Musimy się wyrwać z tego kotła. Chcecie tu skonać z głodu, bez walki i ponieść odpowiedzialność za 300 tysięcy kolegów? Zastanówcie się, żołnierze. Warto za to walczyć, czy nie? Też mi wybór. Fritz, uda się nam. Możemy walczyć pod pańskimi rozkazami, ale jeśli pan polegnie, chcemy dostać wolną rękę. Dobrze, zgoda. Koledzy, damy tym więźniom szansę na rehabilitację. Po bitwie odzyskacie stopnie wojskowe. Witzland, czy poręczy pan za swoich ludzi słowem oficera? Tak, panie kapitanie. Dobrze? Weźcie amunicję i podzielcie się na dwa plutony. Pierwszym dowodzi Wolk, drugim Miller. Odmaszerować. Otto, podejdź tu. Nie mamy szans. Czemu nie skapitulujecie? Wiesz, co nas wtedy czeka? A czy zasłużyliśmy na coś innego? Nie jestem nazistą, Otto. Nie. Wy jesteście gorsi. Cholerni oficerowie. Braliście w tym udział, choć wiedzieliście, z kim się zadajecie. Powiedziałem ci już o tym w Brześciu Litewskim, Hermanie. Oto. Jeśli przeżyję, napiszę do starej, że jej wybaczam. Ja kazałem napisać do swojej, że zginąłem. Uwierzcie, tak jest najlepiej. Ale chyba wrócimy do domu. Kiedyś. A nawet jeśli? Opowiem wam piękną bajkę bożonarodzeniową. Ostatnio byłem w domu rok temu, na święta. W nagrodę za zniszczenie 3 czołgów. Żona czekała z dziećmi na dworcu. Byli mi bardziej obcy niż wy. Próbowała mnie zrozumieć, ale im bardziej się starała, tym bardziej jej nienawidziłem. W końcu uciekłem i piłem na umór. Nie zdziwiła się, kiedy następnego dnia wyjechałem. Tylko dzieci. Wróciłem na początek rosyjskiej ofensywy i znów byłem u siebie.
Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerszeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerszeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. O Tannenbaum, o Tannenbaum, du hast gesehen, wie alle hier auf Papier vor einer Zeit ein Haus von dir die Blumen wollen. Tannenbaum, o Tannenbaum, du hast gesehen, wie alle. Hey, Kleiner, hier spielt Maui, du Gramm Musiker. Sag mir etwa ins Offiziersloch, oder? Głąby muszą się trzymać razem. Ja mam maturę, nie widać. Czołgi. Kto ma pociski? Rolo. Wyglądamy jak moja babcia. Rolo, przeciwpancerne. Miłej zabawy. Ognia. Schowaj się, Fritz. Ognia. Gdzie artyleria? Sam jesteś artyleria. Ognia. Puśćcie mnie. Chcę do domu. Ognia.
Leder, wracaj. Wal w nich. Pasują. Znowu to samo. Zawsze prawa ręka. Cholera. W porządku, kapitanie? Ruscy zawsze trafiają mnie w prawą stronę. Miałem szczęście. Ostatnie. Ale podzielę się z wami. Dziękujemy. Panowie, wracamy do obozu i czekamy na armię Hota. Zabieramy działo. A konie? Sami pociągniemy. Chodzić szybko. Zamknij, bo ciągnie. Nie słyszeliście? Jazda. Nie ma urlopów. Zostajemy tutaj. Zwariowałeś? Wychodzić. Robisz w gacie przed ruskimi? Tak jest. Jestem tchórzem. Boję się. Gówno mnie to obchodzi. Mam dość. Gdzie mój żołd? Chcę moje 36 marek za każdy miesiąc, albo idę do domu. Na piechotę. Uspokój się. To nie koniec. Musimy powstrzymać Rosjan. Zabawa dopiero się zacznie.
W imieniu Führera? W imieniu Führera. Im Namen des Führers. Im Namen des Führers. Im Namen des Führers. Haller. Haller. Befehl wird durchgeführt. Wykonać rozkaz. Żadnych wymówek. Jasne? Tak jest. Jeszcze nie skończyliśmy, panie poruczniku. Niech pan weźmie swoich ludzi. Za mną. Panowie? Jazda, ruszać się. Fritz, nie mogą tego zrobić. Małe przypomnienie, po której jesteśmy stronie. Słuchajcie. Ci mężczyźni i te kobiety są rosyjskimi sabotażystami. Wykonacie egzekucję. Przygotować się. Zabijają od wczoraj. To nie są sabotażyści, po prostu zabrakło jedzenia. Nie mogą tego zrobić. Wtedy staniesz na ich miejscu. Nic nie zrobisz. Dla nich to koniec cierpienia. Nie dam rady. Panie poruczniku, ten dzieciak pracował dla nas. Dla ruskich też. Stul dziób. Na co czekacie? Mamy robotę. Kapitanie, ręczę za tego chłopca. Znowu pan. Spodobał się panu? Ma pan takiego urwisa w domu? Dzieciobójca. Stul pysk, bo znów trafimy do karnego batalionu. Proszę wrócić na miejsce. Jesteś oficerem, zrób coś. Załatwię to. Cisza. Kapralu, wystąp. Zabiję drania. Prędzej. Zastąpię go, kapitanie. Stójcie na baczność, kiedy do was mówię. Odmawiacie wykonania rozkazu? Panie kapitanie, niech pan chociaż puści tego chłopca. Dosyć tego podjudzania. A jeśli chybisz, staniesz na jego miejscu. Do szeregu, kapralu. Chce pan przejąć komendę? I pan pochodzi z oficerskiej rodziny. Ładuj. Wieso
Wieso tutaj nichts? Czemu on nic nie mówi, Fritz? Ognia! Nie po to zabiliśmy tego chłopca, żeby teraz tu zdychać. Skoro bałeś się wydać właściwy rozkaz, to zrób to chociaż teraz. Zmywajmy się. Jeśli dotrzemy na lotnisko, dostanę się do samolotu. Nawet gdybym miał się postrzelić. Już dobrze, gruby. Ja stąd spadam. Serio. Wiesz, co ty wygadujesz? To dezercja. Niech pan coś powie, poruczniku. Czuję się zwolniony z przysięgi. Po tym, co się wydarzyło, każdy ma prawo odejść. Już raz wpakowałeś nas w gówno, drugi raz to nie przejdzie. Rozumiesz? Bądź rozsądny. Jesteś za głupi, Rolleder. Zastrzel mnie. To twój obowiązek, jesteś podoficerem. Gruby. Zostań. Rolleder, walczysz do końca z dechlapu. Kto idzie ze mną? Jak wrócisz, pozdrów ode mnie syna. A ty? Wiem, że to głupota, ale nie mogę. Nie mogę z wami iść. Rok temu byłbym pierwszy, ale teraz... Dotrzymam mu towarzystwa. Powodzenia. Chyba przegrasz zakład z porucznikiem Rollo. Cholera, gdzie my jesteśmy? Nie wiem.
Ich will mal nach dem Weg fragen. Spytam o drogę. Wo Pitomnik? Gdzie jest Pitomnik? Pitomnik, wo? Jeść хочется. Chleba. My głodni, daj chleba. Chleba. Brot. Chleb. Pitomnik. Brot. Chleb. Cały czas na zachód. Będzie wielki wąwóz. A stamtąd 5 wiorst do lotniska. Dziękuję. Chodź. On ma zaświadczenie. Jest podpis lekarza. Doktor Heider. To nasza przepustka na wolność. Z tym podpisem wrócimy do domu. Dalej, niech każdy znajdzie sobie taki bilet życia i założy opatrunek. Jesteśmy ranni. Mam i dla ciebie, Hans. Ciszej, nie tylko ciebie boli. Ślady prochu, samo okaleczenie. Walczyłem w okopach. Zabrać stąd tego zdrajcę. Nie dam rady. Nakryją nas. Ja wracam. Trzeba było wcześniej o tym pomyśleć. Teraz na to za późno. Nie zdradźcie nas. Przynajmniej nie jestem jedynym szturmowcem. Powinni zebrać więcej specjalistów. Jesteśmy potrzebni gdzie indziej. Mam świadków, doktorze. Ja sobie tego nie zrobiłem. Jestem niewinny. Nie chcę umierać. Masz gorączkę, chłopcze? Podpis nieczytelny. Jak się nazywał lekarz? Nie umiesz odpowiedzieć? Doktor Heider. Przepraszam, jest w szoku. Na jego oczach rozerwało kumpla. Masz tu coś na gorączkę, synu. Niebawem będziesz w domu. Niech go pan dobrze pilnuje. Tak jest, panie doktorze.
Uwagi! Idziemy. Gdzie porucznik? Panie poruczniku. Hans, tutaj. Cofnąć się. Nie ma miejsc. Do tyłu. Puścić oficerów. Ciągnij nas. Ty bydlaku. Nie zostawiaj nas. Mogłeś się załapać. Ostatni samolot odleciał spod Stalingradu 23 stycznia 1943 roku. Kolego, zastrzel mnie.
Witajcie w masowym grobie. Ostrożnie, nie tak mocno. Jesteś ranny? Wiesz, że to mazgaj. To tylko wysypka. Wszędzie ma wrzody. Gorzej z kapitanem. Nie załapaliście się na samolot? Nie. Zgadnij, kto cię ocalił. To na pewno go wkurzy. Zostaw kapitana w spokoju. Moja stopa. Cholernie boli. Nie rób tego. Mówiłem, żebyś zostawił. Jeszcze się na niego wyżygaj. Daj papierosa, szybko. Pechowa prawa strona. Miło spędzać czas na wspólnym umieraniu. Zagrajcie coś. Pozdrowieniem od Führera. Do diabła z orderami. Powstań. Ale już. Baczność. Żądam raportu, panie poruczniku. Leutnant. Gdzie pańska jednostka? Wir
sind doch hier nicht. Nie jesteśmy u dzikusów. Niemieckiej armii szabrowników się rozstrzeliwuje. Zapomniał pan? Stać. Nie umieraj. Nie możecie tak. Nie umieraj. Uda się nam. Wrócimy do domu. Panie poruczniku, niech pan go aresztuje i zabierze mnie stąd. Poruczniku, melduję, że rosyjski chłopiec miał na imię Kola. A ten to Müller. Jak wielu naszych. Może pan wszystko jeszcze naprawić? O wszystkim zapomnę. Poruczniku. Musicie coś jeść. W kwaterze mam zapasy. W Białym Domku, za teatrem. Pojedziemy tam. Niemcy nie strzelają do swoich. Jestem oficerem. Nie możecie mnie tu zostawić. Tylko popatrzcie, a to świnia. Jedz powoli, bo się pożygasz.
No to po kolei, według stopni. Pan pierwszy, poruczniku. Masz trochę GG. Zdrowie martwego Rolo. Za martwego Otto i Fritza. Za naszą wielką ofensywę. Mamy trochę wolnego. Kier jest atu. Pamiętaj, że na dziesiątce pik jest plama krwi. Cholerna prawa strona. Trzech gra, a czwarty rżnie ruską. Gruby? Nie podobam ci się? Chcę być z kobietą, zanim zginę. Zostałaś tylko ty. Zastrzel mnie. Wyświadczysz mi tylko przysługę. Masz odwagę? Pewnie w domu czeka na ciebie narzeczona. Kochasz ją? Na pewno. Miłość niemieckiego żołnierza rośnie wraz z odległością. Ale ty już jej nie zobaczysz. Idiota. Pewnie się z nią nawet nie przespałeś. Może lepiej skosztować słowiańskiego ciała, białego i delikatnego, jak u twojej aryjskiej dziewicy. Zerżnij mnie i zastrzel. Sama się zastrzel. Ja mam dość zabijania. Wyjdź. Nie. Ty przeklęta świnio. Ja też nie mogłem. Jestem niemiecką dziwką. Kolaborantką. Bzdura. Zmusili cię. Powinnam się zabić. Ja też tak myślałem. Nie przerywaj gry, baranie. Piki są tu. Na dziesiątce piki jest plama krwi. Dobrze nas znasz. Znam was na wylot.
Moja matka była Niemką. Kochałam wasz język. Nigdy sobie tego nie wybaczę. Miałem dziwny sen. Chciałem sikać, a nie mogłem, bo spałem. Do dupy. To lepsze od sikania, prawda, poruczniku? Zjedz coś porządnego i spróbujesz jeszcze raz. Już ja ją nauczę, jak być miłą dla porucznika. Nikt jej nie tknie. Mówię serio. Nikt jej nie ruszy. Powstań. Roleder do mnie. Tak jest, panie kapitanie. Nie rób tego. Milcz, bo cię zastrzelę. Zostań. Nie skrzywdzisz swojego kapitana, prawda? Podejdź. Tak jest. Nie zasługujecie na sąd wojskowy. Byliście dobrymi żołnierzami, póki nie zaczęliście usiłować przeżyć. Zamknij się. Nie ruszaj się, Reiser. Myślicie, że możecie dalej żyć jako dezerterzy? Zamknij się do cholery. Siebie nie oszukacie. Wiecie o tym najlepiej. Zawsze będziecie żołnierzami. Wojna to wasz dom. Ty już nie żyjesz. Od 2 lat co noc modlę się o celny strzał. Ciało spływa mi po kościach i wsiąka między kamienie. Wiesz, co się potem dzieje? Składam siebie kawałek po kawałku każdej nocy. Żaden z was mnie nie zabije. Przestań się śmiać. Też byłeś oficerem. Otto, gdzie nasze pozycje? Żądam raportu. To rozkaz. Heil Hitler. Wyjdźmy stąd. Chwileczkę, pomogę panu. Powietrza. Wszyscy powariowaliście. Zaraz pójdziemy dalej, kapitanie. Niech pan nie zasypia, zaraz pójdziemy. Gdzie linia frontu? Co się tu dzieje? Panie generale, sierżant Roleder przywrócony do służby. Oddajcie mi broń. Jestem dezerterem. Nie gadajcie bzdur. Wstańcie. Gdzie front? Pójdziesz z nami. Panowie?
Gdzie front? Zaraz pójdziemy dalej, kapitanie. Niech pan nie śpi. Nie chcę umierać. Wiesz, Hans, gdy zginiesz jak żołnierz, w domu będą z ciebie dumni. To już coś. Syberia to nie dla mnie. Mam dosyć zimy. Wyprowadzę was. Idę z nią. Nie przejedziemy nawet 100 metrów, ale co tam? Wstawajcie. Już czas. Na razie się udało. Strzelajcie, jestem Rosjanką. Zimno ma dobre strony. Nic nie czujesz.
wszystko zamarza. Jest za zimno, żeby płakać. Podejdź. Idź. Zostaw mnie. Przynajmniej nie dostaniemy udaru słonecznego. Byłeś kiedyś na pustyni? Coś strasznego, mówię ci. Tak gorąco, że wciąż się pocisz. Topisz się jak masło. Wierz mi, pustynia jest do kitu. Oprócz gwiazd. Te są tak blisko. Wiesz, Hans? W bitwie pod Stalingradem poległo, zamarzło lub zmarło z głodu ponad 1 000 000 osób. Rosjan, Rumunów, Włochów, Węgrów, Niemców, Austriaków. Z 260 tysięcy okrążonych żołnierzy 6 Armii 91 tysięcy wzięto do niewoli, z której po latach do ojczyzny powróciło zaledwie 6 tysięcy. Wystąpili. Wersja polska na zlecenie Ale Kino Plus, Start International Polska. Tekst Anna Celińska. Czytał Janusz Kozioł.